Echo, witajcie w Cyfry 5, czeka Zolusi boski poziom trudności, krwawa jatka i mamy już 4 miasta, także jest dobrze. Te miasta oczywiście mogłyby być założone w trochę lepszych miejscówkach. Przede wszystkim mówię tutaj o tym Bulawayo, takie będziemy tutaj nazywać. Jakby było tu, byłoby lepiej. Raz, czy nie byłoby tego miasta, co jest dobre. Dwa, że tutaj byśmy byli fajnie osłonięci tymi mokradłami od strony Greka, z którym planujemy się bić. Bez problemu byśmy zgarnęli przyprawy i krowy. No i Mongo miałby miasto mniej, no to jest dobre. Choć on ma to miasto po dobrej stronie rzeki, bo ja go tutaj będę mógł zaatakować. Także na pewno ekspansję planujemy na południe. Bo tu jest Grecja, którą chcielibyśmy podbić i tu jest Mongolia, którą chcielibyśmy podbić. Na razie z Grekiem żyjemy w zgodzie, przyjaźnimy się, ale to na razie. Natomiast na stałe chciałbym się zaprzyjaźnić tutaj z Odą z Japonii, z którym już się przyjaźnię i tę przyjaźń chciałbym utrzymać. Widzimy oczywiście, że jest ogromny problem z zadowoleniem, ale powolutku będziemy to ogarniać. Z uwagi na to, że te moje miasta, no właśnie, mają taki problem z rozwojem, to najpierw weźmy tutaj pismo, żeby zrobić biblioteki w tych miastach, które mają mizerną produkcję. No wszystkie w zasadzie mają, wszystkie trzy, za wyjątkiem stołecznego. Aczkolwiek Bulawayo się będzie rozwijało. Upendi, Nobamba, kiedyś, na razie nie. Także tutaj będzie trzeba szybko zrobić te biblioteki, żeby około setnej tury Volundi zrobić Akademię Narodową. Więc taką malutką zmianę poczyniamy. Oczywiście jak tutaj się rozpędzą ci moi robotnicy, zaczną te luksusy, które tutaj zaklepałem sobie, zaczną je obrabiać, miasta eksploatować, to problemu nie będzie. Tu w ogóle zaklepmy sobie te słonie. Chciałbym, żeby Upendi szło już, miało możliwość pójścia po przyprawy i bydło. Jakby tutaj Mongol wszedł jednym polem kulturowym, granicę przesunął, to kupię nawet jedno i drugie. I teraz będę miał taką możliwość. No zobaczymy jeszcze, szanowni państwo. To Upendi... Tylko, że to miasto mi się kurde nie rozwija i się prędko rozwijać nie będzie. Jakbym stąd przestawił... Poczekamy na tego robotnika i chyba przestawimy. Zrobimy tak. Bo w tym momencie 0,5, a do 3 przeszło. No dobra, to już niech tak będzie. Niech tak będzie. Ile jeszcze? Dobra, 3 tury. Spoko. Spoko loko. Nie wygląda to źle. Jako tako. No i proszę, to też mnie cieszy oczywiście. Niech się bawią. O! I w co my to pójdziemy? Nie chcemy tego brać jeszcze. Amfiteatr, czyli muszę skończyć wszędzie te pomniki. I wtedy amfiteatr będę miał za friko. To mi się podoba, czyli bierzemy to, choć cudów nie będę robił. Ale zadowolenie kiedyś będzie. Niedużo, ale zawsze coś. Czyli jednak przestawimy, ja pierdziulę, jeszcze biblioteki. Bo kolejne będzie za 34 w tym momencie. No to bibliotekę może jeszcze zdążę wcześniej zrobić. Zobaczymy. Dobrze by było zrobić bibliotekę po tych pomnikach minimum. Bo biblioteka daje jeden nauki za każdych dwóch obywateli. Także tutaj w takich malutkich miastach to dużo nie będzie. Warto będzie Volundi zrobić szybko. No i w Upendi też. Ale w Nobambi i Bulawayo już tak niekoniecznie. Ale będziemy musieli to zrobić ze względu na Akademię Narodową, jeśli chcemy mieć ją około setnej tury. A chcemy. I teraz dobre pytanie, gdzie my tego gościa wysyłamy? Ten, kto niszczy... Bo można mu tutaj zrobić taką ścieżkę, kurde. 1, 2, 3, 4,
5-6. Tylko że to długo potrwa. Niestety. Nawet kurde, zbyt długo chyba. No to jest kawał drogi, kurczę, mordę jeżdżę. A nie, już jedna tura, to już trzeba to dokończyć. Dobra, trochę lepiej. Jak widzimy. Wysyłać go tu, no to na 6 tur, to jest masakra. Coś by obrobił. Dobra, zróbmy tak. Szalony trochę plan, ale niech będzie. Dobra, wracamy. Wracamy do tego. Zobaczmy, jak to wygląda. 27. No, może być. Tu musimy skończyć. Jeszcze ewentualnie będziemy przestawiać spokojnie. Tutaj też musi być prędko. Niestety. Albo istety. No i tu. No właśnie, widzicie, jak to wygląda. Będzie lepiej, będzie szybciej. Bo będziemy pola obrabiać, miasta się będą rozwijać. Już niedługo, miejmy nadzieję. Ale na razie dobrze nie jest. Jeszcze szlak trzeba gdzieś zrobić. Szczególnie jak się spichlerz zrobi. W ogóle to miasto Bulawayo będzie najsłabszym z tych czterech. Ale ono będzie miało możliwość wysyłania szlaku do Ulundi. Morskiego, czyli dwa razy lepszego niż lądowy. I to jest dobre. Mam nadzieję, że tylko Olek mnie nie zaatakuje. Jak będę sobie obrabiał, kurczę, te kamyki. Żelazo. Dobra, tu się zajmujemy. Ten jeden musi stołeczne pola obrabiać. Absolutnie, to będzie na handel. Jak widzimy, miałem powiedzieć, że Japończyk obroni Orlean, ale on nie tylko na tym poprzestanie. On zdobędzie Paryż. Kurde, jeden z moich faworytów przegra z gościem, którego za faworyta nie miałem. Ale on się chyba bije z tymi dwoma. Nie lubi się z Hunami i Mongołami, dobrze. Przyjaźń Francji ze mną i to tego się trzymamy długo. Z tym się nawalamy. No widzicie, wojna. No dobra, on przegrywa z dwoma gościami. No to ja mu się nie dziwię. Jeden od północy, drugi od południa wali. Jak ja bym był w takiej sytuacji, to nie wiem. Wyżegnalibyśmy się już życiem najprawdopodobniej. Dobra, z tym się też trzeba trochę lubić. A zaraz, chwila, moment. O, jest przyjaźń, a tam proszę. Było, nie było. On, proszę, proszę, proszę. Dobra, potępienie Francja, czyli jakbyśmy tutaj taki sojusz zbudowali, żeby, chociaż nie, kurde. Nie chcemy trwałego sojuszu z Grekami, bo jego chcemy bić. Trwały sojusz mogę mieć z Japończykiem i trwały sojusz mogę mieć z Hunem. Bo Hun się przyda do walki z Grekiem. A z Japończykiem chcemy mieć trwały sojusz, bo nieprędko się będziemy z nim bić. Nie potrzebujemy z nim wojny, bo on ma takie tereny tutaj, które mi nie odpowiadają jakoś szczególnie. Choć złe nie są. Są barwniki. Ale z kimś muszę mieć spokój. Wolę tego atakować, łatwiej. To już się ustawię na swoim terytorium, tu na swoim, tutaj. Mam nadzieję, że on to wykarczuje. Ale tu jest nieźle podchodzić. I wpuszczać też go ewentualnie, żeby tu on mnie atakował. Też dobre. Kurde, nie no, Greka bijemy. Absolutnie Greka bijemy. Tylko pytanie kiedy? Ten się biedny tutaj, kurczę, zablokował. Nie będę mu tam granicę otwierał, aż taki miły to ja nie jestem. W ogóle nie jestem miły, no chyba, że dla Japończyka teraz jestem miły. Oho, widzicie? On tu już kombinuje. Oho.
Niedobrze. Niedobrze. A wręcz bardzo źle. O. Cianto kiteoru. Może z Grekiem będziemy handlować. Czekajcie, jeszcze. Mamy oficjalnie, tak, ogłosiliśmy, tamten się nie godzi. O, spróbujmy z Hunem. Bo on mnie lubi. A, szkoda, czemu? Grek, kurde, szkoda, że tego szlaku do mnie nie wysyła. Już ma, kurde, bombardy pierdzielone. O, proszę. Okej. No, tu jest teren dość trudny, także spokojnie. Tylko, że no właśnie, i widzicie, i w tym jest problem do jasnej, ciasnej Anieli. Pójdę obrabiać te kamienie, on mnie zaatakuje i psu na budę wszystko. A, cholera jasna. No na razie tam nie było niczego czerwonego. No właśnie, poszedł sobie. Może się odwali. Ale chciałbym luksus sprzedać Hunowi, żeby budować ten sojusz. A, jeszcze go nie mam. Myślałem, że już. O kurde, jeszcze turkę. Jeszcze turkę. O, no Bamba chce kamienie. Świetnie. Bardzo dobrze. To da się zrobić. Tylko trudno Ojejku. Jednak go zabili. Kurcze pieczone. Szkoda gościa. Całkiem zniknął, całkiem. Ja pierdziule. Jeden z moich faworytów. O, 12 tur. Kamienie byłyby szybciej. Panie, właśnie słaby układ luksusa potrzebuje, także powrót. Nie odmawiam wprost. Też cię bardzo lubię, ale no właśnie. On już dawno wszystko mogli przehandlować. O, i on miał dwie miedzi i to było dobre. Ale ja potrzebuję luksusu. Kurczę pieczone, no nie mówcie, że nikt nie będzie miał. A pierdziule, nikt nie będzie miał. O kurde, kto? No daleko, to dobrze. No i co? Nie będzie z kim pohandlować. Ale kicha. To najlepiej z tym na poczet przyszłej przyjaźni, jak mówiłem. Słabo. Kilka. Kontanu Michael Sznu. Okej. Od biedy może być. Ale tylko od biedy. A, dobra, może nie zaatakuje, to wracamy, kurde, do biblioteki jednak. I do murów potem. Może coś kupię? Też tego nie wykluczam. Ejko, no już miało być na plusie, kurda, ile jeszcze będziemy czekać, come on. Come on. Jezu, średniowiecze. Ale mi się sąsiad trafił, kurde. Otwarte. Nie potrzebujesz tu do mnie zaglądać, gościu. Nie no, muszę się rozwijać. Fajnie, że mam cztery miasta, ale muszę się rozwijać. W mordę jeża, nie toperza. Znowu siedzę jak na szpilkach. Jezu, jak to wygląda. Jakbym odmówił, to by się odwalił, ale nie chcę mu wprost odmawiać. Chcę go zmęczyć. O, ten szlak to dobrze wróży. Dobrze wróży. Czyli tutaj nie Japończyk, a Hun. Jest! Jest ziomuś. Kurde, i nie ma czym. Ale zonk. Zobaczmy, ile ma miast. Uuu, 5. Elegancko. Koniec przekazywania koni. Okej. Przydałoby się zrobić konika.
Jednego chociaż. Czyli 3 będę mógł chodzie sprzedać z powrotem. Handel. 3 koniki. Oż ty. No. Oż to cię porypało trochę. O Jezu, 4. Nie chcę 4, bo jednego... Chociaż nie, ja mam te konie, przecież tam źródła kolejne. No 34 to aż nie mam. No bez jaj, gościu. Niepoważne. Nie, to mało przecież, to tylko ambasadę sobie weźmy. Oż ty, kurde gnoju. No dobrze by to było mieć z nim akurat. Dobra, kurde, niech ma, jeszcze ja mu zapłaciłem. Ale na poczet przyjaźni, autentycznie, muszę sojusz zbudować. Japońsko, chuńsko, zuluski. Tylko że oni teraz ze sobą sąsiadują i to jest problematyczne, bo mogą się chcieć bić. Aczkolwiek liczę, że uwagę przede wszystkim Huna skupię na Greku. Będziemy próbowali się tam bawić. Trwały sojusz z Japończykiem. Muszę sprawdzić, Japończyk był trwały w tych sojuszach? Taki miał współczynnik? Czy był lojalny? Lojalność trzeba sprawdzić. Sprawdzę to. Kiedyś. W przerwie. Pomiędzy odcinkami. Boże, 11. 11 się robi cyrk. To jest dramat. Szybko, kurde, te przyprawy. O, Montezuma, czyli on tam z nim gdzieś sąsiaduje. O, jest tutaj. 8 ludków. Piramidy. No ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że moje też tak kiedyś będzie wyglądało. Moje beżowe imperium. Religia założona. No, Panteon może zdąży. Uwaga, ktoż to? Oby nie żaden sąsiad, którego chcę bić. Dobry budynek. Dobra, tamten średniowiecze jak klasyczne. Od razu przezbrajamy, żeby straszyć. No dobra, nie widać. Najważniejsze, że nie Grek. To jest dobre. To jest bardzo dobre. O, i będziemy mieli żelazo, będziemy mogli tych gości przezbroić. Jeszcze nie potrzebujemy. Tu jest ta Akademia Narodowa oczywiście. Tu jest konik, który by się przydał, ale z uwagi na potęgę Greka idziemy po zbrojnych. Te średniowiecze, kurcze, pieczone. No jak już będę miał te mury, to już będzie spoko. Kurde, zaczyna się, ale dobrze, niech nie budują armii, tylko niech cudują. Mordeczkę, o, widzicie? Żelazo piękne. Oj, co, na handel mógłbym wziąć albo słonie, albo ten jedwab, jak nie ma czym handlować. Bo oni nie mają czym handlować. I to jest właśnie problem, jeśli chodzi o handel luksusami. Złota mam sporo, mógłbym iść po te trufle. Bo w tym momencie mamy tutaj... A, nie głupie pola. Mogę zostawić stołeczne miasto na chwilę. I iść tutaj. Czyli kupić... O Jezu, jakie drogie. I przestawmy z tego na te, bo to będziemy obrabiać. Dobra. Powolutko, powolutko do przodu. Powolutko ogarniamy. Każdy średniowiecze, kurcze pieczone. Dawać to zadowolenie już. To są marnowane tury, jak tak się nie rozwijamy.
To upędzi. Mam nadzieję, że do mnie nie idzie. Na razie chyba dobrze się ustawiłem w tych sojuszach, tak mi się wydaje. Więc mogę się trochę porozwijać. Cztery miasta mam. Nie wygląda to tragicznie. O, jest zadowolenie na plusie, dobrze. No, szanowni państwo, to rozpoczynamy. Rozpoczynamy. 2-1, 2-1, 2-1. No, ten stąd będzie już miał niedaleko tu i tak to zrobimy. Więc tego gościa wysyłamy tu. Czyli stąd zabieramy, tu dajemy. O. Gdzie drugi jest? Aha, jest na tych. No to na razie niech będzie, na razie niech będzie. 29. Las wykarczujemy, to trochę to przyspieszy. Też dobry znak. Cyrk będzie, też dobry znak. Tu się urodzi, znowu będzie 0, ten kolejne 2 dołoży. No, tak będziemy balansowali na granicy, ale będzie... Powinno być ok, powinno być ok. Przynajmniej jestem optymistą. Dobra, cudujcie, cudujcie. O, dobra. Pomniki wszędzie zbudowane, możemy sobie spokojnie teraz wziąć to. Będą amfiteatry za darmo, jak je odkryję, bo jeszcze nie odkryłem, prawda? Nie, na pewno nie odkryłem. No one są tam dalej. Chinggis Khan. O kurde, to jakby... cholera. Nie chcę go okłamać. No jakbyśmy mieli wspólną wojnę, to tu będzie na zielono wspólna wojna z Chinggis Khanem. Ja chyba se mogę tak z... Dajcie nam 10 tur. Okej, akurat sobie zrobię tych zbrojnych. No chyba nic złego z tego nie wyniknie. Tak mi się wydaje. Pójdziemy razem. Wzmocnimy udawany sojusz. To jest dobry plan. To jest chyba dobry plan. My tu mamy taką trwałą przyjaźń, tak, handel. No szkoda, że nie da się kupić tego kadzidła na przykład. Dyskusja. Aha, tu już odmówił. Oj, patrzcie, ma mieć. Jakby nie przyprawy, jakby słonie, kurde. Po słonie będę miał drugi albo jedwab. No, takie mu zaproponujmy. Dołóżmy mu złota 5. 7 i otwarte. O, dobra, potrzebuję tego, więc tak zróbmy. O, ci już zaczęli. No i dobrze, nawet lepiej. Ja dołączę i nic nie będę robił. Ale będą mnie kochać. Gdzie ty masz goście, kurde, jakieś... No nie no, musi mieć. No dobra, ma tu pustynię, nie zwróciłem uwagi. Założył miasto, jak się spodziewaliśmy. To będzie... O, 6 turek. Aha, bo to nie karczuje lasu. O, to nie będzie przyspieszenia jednak. To też trochę nie takie fajne. Też nie aż takie fajne. Kurde, to najbardziej spowolni. 26. Absolutnie tutaj trzeba będzie coś wykombinować. To przyspieszyć. Albo kurde, kupić? Nie, no ostrzejszy kija. Jestem ostatni. 1000. Oda, ja pierdziule. Ja mam 104 oda, 1300 czy 1400 prawie. Dobrze sojusznika dobrałem, słuchajcie. To on ma tę terakotną armię, bo tutaj ona podwaja. Tak, tu podwaja armia. To musiał to on zrobić. Przegląd dyplo. No nie widać. Nie, to Harald. Poszli w tradycję, już mają kurde zamknięte. Dobrze, że ja poszedłem w tradycję. No i religię też ma. Sintoizm. Kurde, to jest za drogie. I produkcyjnie, jeśli chodzi o złoto też. Będę musiał tu się wrócić, wykarczować chyba. O kurde.
taki głupi to aż nie będę, żeby się na Huna rzucać. O, robi się kurde ciekawie. Bardzo ciekawie. Tymczasowy sojusz z Grekiem jest świetnym pomysłem, bo on będzie miał wrogów i Mongoła, i Huna, i pewnie też innych. Tylko że muszę być ja silny na tyle, żeby Ateny podbić. I wtedy możemy się bawić. A na razie mogę... Czy ja go mogę okłamać? Jakbym kurde zawarł przyjaźń z tym, to bym okłamał Olka i tej wojny Mongołowi nie wypowiadał. Ale póki nie mam tego słowa Huna, to nie będę ryzykował wojny z Grekami. Dobra, tu za chwilę też to przyspieszy, bo będzie ludek. Więc spoko, nie ma dramatu. Ty też nie lubisz Chingischana. No i tak tę wojnę wypowiem. To dajcie nam 10 tur. No i krowy też zgarnąłem, świetnie. Dobra, ten drugi ludek mi tu potrzebny. O, 5, 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 77. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Bo nie jest źle. W pierwszej kolejności trzeba będzie zbudować statek towarowy i tu wysłać żarełko do Olundi. Czyli tutaj spichlerz będzie się musiał zrobić. Tylko kurde, jak tu mnie będą atakować. Nie czekaj. To by przydało się mieć tutaj łucznika. Dobra. Aj, bo wydałem to żelazo. Kolejnego nie mam. Ja pierdziolę. Jedno mniej powinienem dać. Ale ze mnie typior. Dobrze, chyba możemy iść po tę akademię. Tak, najwyższa pora, bo być może... Nie, najpierw tutaj, bo tu są te amfiteatry, które mam już za darmo i potem po akademię. Bo jeszcze się biblioteki muszą zrobić. Więc spokojnie. 2-2. Po te pole se poszły. To nie jest dobry pomysł, giereczko kochana. Idziesz po te pole. Grzałbym tu. Czekajcie, gdzie to ja to... No nie wzmocnię tej produkcji. Będę musiał wykarczować ten las. Niestety. Czyli tym gościem najlepiej byłoby to obrobić, nie latać w tej wewte, kurcze pieczone. Ale muszę iść obrobić to. Robotników też by się, kurcze, więcej przydało. Bo jak te miasta mi się rozpędzą, to i tak mi będzie brakowało zadowolenia, to wiadomo. Nie kombinuj, błagam cię. Nie no, sojusz z Hunem. W sumie jest ważniejszy niż z Japończykiem, bo on będzie... On będzie blokował agresję dwóch moich bezpośrednich sąsiadów, czyli Japończyka i Greka. Tu sojusz, tu sojusz. Noż kurcze pieczone, dziadu jeden. Trzeba z nim handlować. Dobra, dam ci dwa koniki. Albo za... Nie no, dobra, dam mu za darmo. Szaleństwo może trochę, ale on mnie dzięki temu będzie lubił. No mam nadzieję, że on... Cholera jasna, no kręci się, ale to nic nie musi oznaczać jeszcze. Sami wiecie, rozumiecie, ale tutaj też mi te mury potrzebne. Wszędzie, w każdym mieście. Dobra, coraz lepiej to wygląda. Jakbyśmy chcieli karczować, najbardziej gdzie? W gruncie rzeczy tu niekoniecznie, ale tu najszybciej będzie. To na tym mi zależy. Ale dobra, może być.
Co tutaj zresztą? Dobra, zobaczmy te religie. O, za chwilę panteon będę miał. Ale to już mi się chyba ten panteon nie przyda zbytnio. Shintoizm, Kyoto. O, meczety są. To jest niezłe. Może być. Zawsze budynek jest okej. Okay. Wolałbym pagodę, ale też okej. Okay. Pagoda nawet bardziej by pasowała, ale też okej. Okay. Gdzieś okej. Okay. Jezus Maria, samurajowie już. No ale od początku prawie gry mamy z nim przyjaźń. Może się odwali. Może nie będzie taki straszny. Nie no, tylko karczowanie. Dobra, już jest lepiej. O, tamto pole gierka wzięła. 2-1. Dobre. O, mury, młyn. To kurde, mury najpierw. Okej. Tu ciut odwrotnie, bo z Grekiem chyba będzie spokój. Miejmy nadzieję. Tutaj tak jak jest. No i tu by dobrze było, kurde, robić same fajne rzeczy. Rozwojowe. Nie wiem, czy będziemy w stanie. To się jeszcze, szanowni państwo, okaże. I kanda też by się tu przydała już. A i też jest młyn. I spichlerz do roboty. I cyrk do roboty. Rzeź w mordę jeża, nie toperza. Nie potrzebujesz. Ja ci to mówię. Nie no, jak mnie zaatakuje, to koniec gry. Japończyk jak mnie zaatakuje. O kurde. Ty nie przeginasz pały? Zdecydowanie przegina pałę. A czy on się... Czekajcie. Przegląd dyplo. Nie, on już chciał iść na Huna. O, potępienie... A nie, Grecja potępienie. O Jezu, pozostało dwie tury. To on mi może... O kurde. To za chwilę się wszystko może wyjaśnić. Niechaj tak się stanie. No 1400 armii ma. To nawet nie ma co kombinować tutaj. Wątpię, żebym się wybronił przed samurajami w takich ilościach. Tylko sojusze mnie to mogą uratować. Na tym etapie. A mury ewentualnie teren. No troszeczkę też, no walczyłbym. Do tego zmierzam, że walczyłbym. Chodź. Nie wiem, czy bym się wybronił. No trzeba robić te biblioteki niestety. Łucznik, tak, niech się zrobi. Tu go ustawimy, tak, żeby był. Chociaż nie, do Ulundi trzeba będzie go dać. Hmm. 25. Tu by dobrze było dać te mury, to żeby tak trochę straszyć. Ale już bym mógł akademię robić za 10 tur. Kurczę. Otwarte. Nie. Już ci mówiłem. Dobra, z Japończykiem trzeba handlować. Absolutnie. Czyli jak obrobię sobie ten jedwab, to Japończykowi sprzedajemy. Albo słonie też. Słonie też, no. A idę teraz po słonie i potem po ten jedwab. Mhm, powiększyło się świetnie. Proszę bardzo, 3 ludków już. Mhm. Skoro tak ładnie tu się rozwijają,
To nie głupie pole. No to się ogólnie będzie słabo rozwijać. To wcale się nie musi szybko rozwijać. No ale na razie możemy dać to, potem to podmienimy chyba. Chociaż te konie też nie, konie bym wolał zostawić przy upędzi. Bo tam będziemy przemysł militarny robili. Więc na razie możemy to wziąć. Tak jak jest tutaj. I zrobić kusznika. O, nawet dobra, to się nie musi tak rozwijać jak te inne. Więc tak ma być. Tylko to wygląda teraz źle. Aha, bo poszło po te. No kurde, 3-1. No elegancko. Elegancko. Dobra, szybko kolejnego ludka proszę za 9. No okej. Gramy. Spokojnie, cierpliwie. Za dużo żelaza sprzedałem. Bym się czuł bezpieczniej, jakbym go miał więcej. O kurde, jednak przyszli. Boże, kasikowie już? Come on! Jeszcze mi splądruje i będzie znowu problem. Ja pierdziule. Aj, to nie te guziki naciskam, kurde, bo to... Niewielka porażka. On mnie strzeli, tylko że on mi tu będzie plądrował. Na tym polega problem. Nie no, muszę tu zostać. Splądruje mi to. Trudno się mówi. Możemy spróbować też. No szkoda, kurczę. Handel. Wypowiedz wojnę. O kurde, widzicie, tu się godzi. To już aż podskoczyłem, bo to jest dobry znak. Wypowiedz wojnę. O nie, no dobra, przesadziłem. Dobra, on tamtego nie lubi, ale dużo wołał. Natomiast obadajmy. Handel. Przyjaciel. Oda. Proszę. Ten się nie godzi. Nie no, oni muszą się bić. I absolutnie. Tylko, że kurde, jeszcze nie tak. Bo tu odgradza go ten Hun i to się niewiele z tej wojny... Niewiele z tej wojny wyniknie po prostu. Więc tu on się musi być z nim, najlepiej by było. I tak za chwilę to splądrują. On mógł komuś przyprawę sprzedać właśnie. Tylko mi się to chyba nie uda, kurczę pieczone. No nie no, z Hunami. I dam ci przyprawy, które za chwilę Mongoł splądruje. Dołożę ci złota. No weź, nie bądź aż taki pazerny. Aj, tu jest Hun, źle to przecież zrobiłem. Miało być... Grek, z czego niewiele wyniknie niestety. Ale zawsze coś. Kurde, no... A, dobra, słonie będę miał. Ale bez złota. Aż ty gnojku. Dobra. Niech się biją. Tak, za chwilkę będą. Za 6 tur. Damy radę. Uwaga, plądruję przyprawy. Oda i Attila. O kurde! Dobrze. To w sumie niepotrzebnie tyle wydałem. No kurde, nie splądrował. Tylko se poleciał dalej. No i teraz mamy amfiteatry darmowe w miastach. Tak jest, świetnie. Przyrost kulturki, galanty. Bijemy B. Nie, tutaj tak bijemy. No kurde, ja go nie strzelę.
Bo tu lasy wszędzie. On też mnie nie strzeli. Tyle dobrego. Dobra, ustawmy się tu, bo mi krzywdę zrobić nie powinien. Luzik. Dobra, tam się oni bawią ze sobą. Jest świetna to dla nas wiadomość. Może będzie spokój. O, idealnie, 8-8, o, wyszłoby to. Pierdzielony awans wziął. Te się jeszcze biją. Kurde, to dobrze, że poszedłem tamtym. Tylko problem polega na tym, że tak, ten już nie ma zasięgu, no właśnie. A tego nie zabije, kurcze pieczone. Ale gość jest upierdliwy. Jeden taki kaszik. Ekstremalnie upierdliwy. No i się bawią. Tu i też przybył. Świetne jednostki, ale trzeba umieć je wykorzystywać. Chociaż nie, to był zwykły konik. To był zwykły konik. Nie kaszik. No i teraz mi splądruje i się znowu wyleczy. Kurcze pieczone. Tak może być. Nie, został. Świetny plan. Dobra, po gościu. 2,70. A, dobra, bo mamy te... Mamy, szanowni państwo, zadowolenie znowu, kurde, na minusie. Ale... 3 tury, 2 tury i... Co tak tam długo szedł? No, ale dobra, będzie ok. Powolutku będzie ok. No i akademię, no, zdążę koło tej setnej tury, więc start może być. Niech się wyniszczą, bo mają potężne armie, więc... Jezus Maria, ja to nagrywam już 42 minuty, Boże, się, kurde, zagadał. Daj ta spokój, jaki typ, co za typ. Kończymy, tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razicho.